Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. To już szósty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazły się dwa największe miasta kraju, Kijów i Charków. Wśród ofiar są cywile. Zniszczony dom w Melitopol w południowo-wschodniej Ukrainie. Ostrzał budynków mieszkalnych w mieście Chersoń na południu kraju nad Dnieprem. Zniszczenia budynków mieszkalnych w Charkowie. To tylko namiastka tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wróg atakuje obiekty cywilne. Rakiety uderzyły także w Plac Wolności w Charkowie. To państwowy terroryzm popełniony przez Rosję, mówi ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. To terror przeciwko miastu Charków, to terror przeciwko Ukrainie. Na placu nie było żadnych celów wojskowych, tak samo jak i w dzielnicach mieszkaniowych Charkowa, które atakowane są przez ostrzał artyleryjski. Nie zostanie to wybaczone, nie zostanie zapomniane. Atak na Charków to zbrodnia wojenna, to państwowy terroryzm Federacji Rosyjskiej. Po tym Rosja jest państwem terrorystycznym, to jest oczywiste i musi być oficjalnie uznane za takie. Tu szczególny apel ukraińskiego prezydenta do społeczności międzynarodowej o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności. Wzywamy wszystkie narody świata do skutecznego i bezzwłocznego zareagowania na tę złą taktykę agresora i zadeklarowanie, że Rosja dopuszcza się terroryzmu państwowego. Domagamy się, aby terroryści ponieśli pełną odpowiedzialność przed sądami międzynarodowymi. Kolejny atak rosyjskiego agresora wymierzono w kijowską wieżę komunikacyjną. Charków to Kijów. Dla Rosji zaraz... Charków i Kijów są teraz głównymi celami Rosji. Stosuje ona terror, który ma nas złamać, złamać nasz opór. Rosja celuje w naszą stolicę tak samo jak w Charków, dlatego obrona Kijowa jest kluczowa. To priorytet dla naszego państwa. To kluczowy priorytet dla państwa. Naród ukraiński dzielnie odpiera ataki. To rosyjska kolumna wojskowa zniszczona przez Ukraińców. Mobilizację sił widać także wśród cywilów. Każda osoba w wieku od 18 do 60 lat może przyjść i wstąpić do wojska. To jest całkowita mobilizacja. Nie filtrujemy żadnego z nich. Wszyscy ludzie, cały naród przybywa do centrum rekrutacyjnego. To niesamowite. To niesamowity poziom patriotyzmu. Moja wiadomość do Putina brzmi: Władimirze, bądź gotowy, przyjdziemy po ciebie i cię zabijemy. Tymczasem w obwodzie sumskim Ukrainy doszło do pierwszej wymiany jeńców. 5 ukraińskich żołnierzy obrony terytorialnej wymieniono na jednego rosyjskiego oficera policji wojskowej. Jutro na Białorusi mają się odbyć negocjacje ukraińsko-rosyjskie. Pierwsza tura rozmów miała miejsce wczoraj. Ukraina broni się przed rosyjską inwazją i walczy o swoją przyszłość. W imieniu narodu ukraińskiego prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Unii Europejskiej o jak najszybsze przyjęcie jego kraju do wspólnoty. Jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami, chcemy, żeby nasze dzieci mogły żyć. To chyba uczciwe marzenie, mówił w Parlamencie Europejskim prezydent Ukrainy. My borymy się za nasze prawa. Walczymy o nasze prawa, wolność i życie, a teraz walczymy o przetrwanie i to jest nasza główna motywacja, ale walczymy też o to, by być na równi członkami Europy. Wczoraj prezydent Zełenski zwrócił się do Unii o niezwłoczne przyjęcie jego kraju do wspólnoty w ramach specjalnej procedury akcesyjnej. Podpisany przez niego wniosek trafił już do Brukseli. Dowiedzcie, że wy razem z nami. Udowodnijcie, że jesteście z nami. Udowodnijcie, że nas nie opuścicie. Udowodnijcie, że rzeczywiście jesteście Europejczykami, a wtedy życie zwycięży śmierć, a światło zwycięży ciemność. Chwała Ukrainie. Wniosek Ukrainy przyjęty przez Parlament Europejski ma wymiar symboliczny, mówi politolog profesor Robert Alberski. Potwierdza to, o czym Ukraina mówiła już od dłuższego czasu, to znaczy potwierdza te ich aspiracje europejskie, potwierdza to, że Ukraina widzi swoją przyszłość właśnie w Unii Europejskiej. No i myślę, że tutaj jest to także taki bardzo
wyraźny sygnał, który ma trochę podtrzymać morale samych Ukraińców. Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do zjednoczenia państw członkowskich, którego jeszcze niedawno nikt nie mógł się spodziewać. Przyznali to szefowie dyplomacji Polski, Niemiec i Francji, którzy spotkali się w Łodzi w ramach Trójkąta Weimarskiego. W tych ciężkich czasach jesteśmy jeszcze bardziej spójni. Razem stajemy u boku Ukrainy, ponieważ wiemy, jaka jest stawka. Europa dzisiaj nie jest już tą samą Europą, z którą mieliśmy do czynienia przed 24 lutego. Udało nam się w sposób spektakularny osiągnąć jedność większą niż do tej pory sobie wyobrażaliśmy. Unia zgodziła się na szybkie wprowadzenie dotkliwych sankcji i zapowiada kolejne. Zmieniło się też nastawienie do unijnych aspiracji Ukrainy, zauważa dr Marcin Kędzierski. Jeszcze przed wojną rosyjsko-ukraińską nikt nie dawał większych szans Ukrainie na wejście do Unii przed 2040 rokiem, a teraz ta ścieżka może się skrócić, oczywiście o ile Ukrainie uda się utrzymać swoją państwowość. Standardowa procedura przyjęcia nowego państwa do Unii trwa latami. Dziś Unia Europejska i Ukraina są bliższe sobie niż kiedykolwiek. Wciąż przed nami długa droga. Musimy skończyć tę drogę i będziemy mogli mówić o kolejnych krokach. Mówiła w Parlamencie Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Brukseli spotkał się z nią premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przekonywał unijnych urzędników do szybkiej odpowiedzi na apel władz w Kijowie. Polska proponuje konkrety, unijny plan odbudowy dla Ukrainy. 100 miliardów euro, które byłoby finansowane przez Unię Europejską po to, żeby w kolejnych latach ta zniszczona infrastruktura, zniszczone szkoły, szpitale, bombardowane osiedla mogły być odbudowywane. Dodatkowo Polska proponuje m.in. pakiet inwestycyjny dla gospodarki ukraińskiej oraz zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego. Jutro środa popielcowa, która jest początkiem Wielkiego Postu. Specjalne orędzie z tej okazji wystosował do nas przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Drodzy rodacy, siostry i bracia ukraińscy, widzowie polskiej telewizji. Jutro, w środę popielcową, rozpoczynamy Wielki Post, czas duchowego przygotowania na święta Zmartwychwstania Pańskiego. Po raz kolejny będzie on bardzo trudny. W ostatnich latach mierzyliśmy się z pandemią, która przyniosła śmierć kilku milionom ludzi na całym świecie. Od tygodnia zaś jesteśmy świadkami innego dramatu – zmasowanej rosyjskiej agresji militarnej na suwerenny kraj – Ukrainę. Atakowane są nie tylko obiekty wojskowe, ale także budynki mieszkalne, szpitale i przedszkola. Giną żołnierze i cywile, również kobiety i dzieci. Wolny świat reaguje solidarnie na ten akt haniebnego barbarzyństwa. Każdemu narodowi przysługuje moralne prawo do skutecznej obrony. Jesteśmy poruszeni bohaterstwem i ofiarnością ukraińskiego społeczeństwa. Drodzy siostry i bracia z Ukrainy, za wasze umiłowanie Boga i heroiczną miłość do ojczyzny należy się wam wszystkim szacunek i uznanie. W imieniu pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce po raz kolejny zapewniam was o naszej życzliwości, przyjaźni, wsparciu duchowym i materialnym. Agresja Rosji na Ukrainę uświadamia nam wyraźnie, że na świecie oprócz wojny materialnej toczy się w tym samym czasie walka duchowa. Walka, która przyjmuje konkretne kształty, w której uczestniczą konkretni ludzie. Głównym zaś narzędziem walki, jakim dysponują ludzie wierzący, jest broń duchowa. Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Z tego też powodu, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, apeluję, abyśmy jako ludzie wierzący ofiarowali jutrzejszy post i modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie.
cierpienie naszych braci i sióstr wyzwoliło w nas ogromne pokłady dobra. Jesteśmy przecież świadkami ujmującej gościnności naszych rodaków, poruszonych nieszczęściem sąsiadów. Do Polski codziennie przybywają dziesiątki tysięcy uchodźców, głównie kobiet i dzieci, szukających schronienia przed wojną. Dziękuję wszystkim tym, którzy spontanicznie włączyli się w pomoc uchodźcom. Dziękuję za zabiegi dyplomatyczne i wsparcie międzynarodowe. Dziękuję władzom rządowym i samorządowym, służbom mundurowym i medycznym, instytucjom i firmom. Dziękuję także diecezjom, parafiom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wszystkim, którzy otwarli gościnne podwoje dla uchodźców. W szczególności zaś wyrażam moją wdzięczność dla Caritas Polska i Caritas Diecezjalnych, dla Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, które już świadczą konkretną pomoc w całym kraju. Jestem wdzięczny za organizowanie zbiórek żywności, leków i artykułów pierwszej potrzeby. Dziękuję za każde dobre słowo i najmniejsze gesty życzliwości kierowane do naszych cierpiących braci i sióstr. Otoczmy ich modlitwą, okażmy serdeczność, pomóżmy znaleźć pracę. Ale potrzeby są znacznie większe. Dlatego jutro w kościołach w całej Polsce po każdej mszy świętej będziemy kontynuować zbiórkę ofiar, jakie za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przeznaczone na doraźną oraz długofalową pomoc uchodźcom wojennym. Ponadto w tej wyjątkowo trudnej sytuacji przyjmijmy uciekinierów do naszych domów, parafii i wspólnot zakonnych. Nasi siostry i bracia Ukraińcy potrzebują dalszych gestów ludzkiej solidarności i dobroci. Naszą modlitwą otoczmy wreszcie także Rosję. Nie będzie pokoju w naszej części świata, dopóki Rosja nie powróci do Chrystusa. Marzymy o tym, aby pewnego dnia doszło do przebaczenia i pojednania między wszystkimi narodami Europy Środkowej i Wschodniej, abyśmy mogli żyć nie tylko w pokoju, ale także w przyjaźni. Rosjanie, którzy dzisiaj protestują przeciwko tej wojnie, narażając się oficjalnym władzom, umacniają naszą nadzieję na moralne i duchowe odrodzenie całego rosyjskiego narodu. Tak więc na owocne przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu serca błogosławię wszystkim Polakom i Ukraińcom w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rosja putinowska dopuściła się zbrojnej napaści na niepodległe, suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, realizując imperialne cele swojej polityki, powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, deklarując, że państwo polskie podejmie działania mające na celu pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności. Polska prokuratura wszczęła śledztwo w związku z przestępstwem, zbrodnią wojny napastniczej, której ofiarą padło państwo ukraińskie i Ukraina. I w ramach tego postępowania będziemy procesowo dokumentować wszystkie te zdarzenia, które będą później dawały podstawę, wierzę, do pociągnięcia winnych tych zbrodni do odpowiedzialności, międzynarodowej odpowiedzialności karnej. Międzynarodowy Trybunał Karny w tej sprawie również Ukraina liczy na nasze zaangażowanie i może na nas liczyć. W tej sprawie w dniu dzisiejszym będę wysyłał do Międzynarodowego Trybunału Karnego stosowne pismo procesowe w ślad za tym, co też uczyniła Litwa. Już ponad 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski. W Przemyślu powstanie dla nich specjalne centrum humanitarno-logistyczne. Z kolei po drugiej stronie granicy utworzono zostanie specjalne centrum humanitarne, gdzie Ukraińcy otrzymają opiekę medyczną oraz posiłek.
Przed wojną z Ukrainy uciekają setki tysięcy osób. Ja bym nie uciekała, ale boję się o moje dzieci. Muszę o nie dbać, a tam nie jest łatwo. Są też Ukraińcy, którzy w obliczu niebezpieczeństwa wracają do ojczyzny po swoje dzieci. Ja boję się, ale muszę, bo to jest moje dziecko. Straż Graniczna podała, że do Polski przybyło 410 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Państwo polskie nie zostawi nikogo bez pomocy. Deklarował szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Administracja państwowa na bieżąco współpracuje z samorządowcami i organizacjami, które zaangażowały się w pomoc, a ta ze strony Polaków jest ogromna. W Przemyślu przy współpracy dużych firm powstanie specjalne centrum humanitarno-logistyczne, skąd będzie dystrybuowana pomoc. Za mną stoją największe firmy, największych firm w Polsce. Mówił szef firmy Kazar Artur Kazienko. W planach jest także utworzenie centrum humanitarnego po drugiej stronie granicy, poinformował prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Miejsca, gdzie będzie można zarówno otrzymać opiekę medyczną, ale też miejsca wytchnieniowe, miejsca, gdzie będzie można się pożywić, ogrzać. Od samego początku swoją pomoc Ukraińcom niesie Caritas Polska, wskazuje jej dyrektor ksiądz dr Marcin Iżycki. Już przekazaliśmy na Ukrainę, do Caritas Ukraina, ponad 100 tysięcy euro i 100 tysięcy złotych. Za chwilę kolejne pieniądze na najbardziej potrzebne rzeczy będą przekazywane. Caritas troszczy się również o to, aby nikt z uchodźców nie był głodny, mówi ksiądz Paweł Konieczny. Aby każdy, który przyjeżdża tutaj, mógł otrzymać ciepły posiłek. Dziennie wydajemy kilka tysięcy takich posiłków. Polska otwiera rynek pracy dla uciekających przed wojną Ukraińców. Będą mieli dostęp do świadczeń rodzinnych 500+, czy do rodzinnego kapitału opiekuńczego na podstawie kart stałego pobytu. Mogą też skorzystać ze specjalnej infolinii 19524 i aplikacji mobilnej e-Praca w języku ukraińskim, mówi minister Marlena Maląg. Również rynek pracy i to wsparcie związane z pracą znajduje się na tej stronie. Pomagam Ukrainie w bardzo prosty sposób. Pracodawcy mogą zgłosić swój akces tego, że będą chcieli zatrudniać obywateli Ukrainy, a osoby, które tej pracy będą poszukiwały tam właśnie poprzez tę stronę, te prace będą mogły znaleźć. Na uchodźców z Ukrainy przygotowany jest także polski system oświaty, podkreśla minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Jest mnóstwo infrastruktury szkolnej, która może być śmiało wykorzystana po to, żeby tam właśnie tworzyć warunki do edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży ukraińskiej. Przygotowywany jest projekt specustawy w sprawie pomocy uchodźcom, który zapewni finansowanie ich opieki lekarskiej, wskazuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Musimy dać możliwość samorządom finansowania tego. Musimy zapewnić na to pieniądze. Ta ustawa właśnie jest po to. Myślę, że w przeciągu najbliższych dni, jeśli nie godzin, ta ustawa ujrzy światło dzienne. Jutro w środę popielcową będziemy obchodzić Dzień Postu i Modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. W naszych kościołach odbędzie się też zbiórka datków na wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów. Obchodziliśmy dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbywały się obchody upamiętniające polskich bohaterów. Żołnierze wyklęci przez lata byli opluwani i nazywani bandytami. Przez komunistyczne władze najpierw skazani na śmierć, a później na zapomnienie. Dziś mówimy o nich żołnierze niezłomni. To ci konspiratorzy, którzy z okupacji niemieckiej wyszli w okres rządów komunistycznych i obecności Sowietów na terenie Polski, aby sprzeciwić się przemocy, aby podkreślać, iż Polacy mają prawo do suwerennego decydowania o swoim losie. Pamięć polskich bohaterów uczczona została dziś w całej Polsce. Żołnierze niezłomni zawsze byli wierni dewizie Bóg, honor i ojczyzna. Byli tym kolejnym pokoleniem w dziejach, które rzuciło na stos swój życia los, wiedząc, że nie ma takiej ceny, jakiej nie można zapłacić za wolność, za suwerenność. Mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przed Panteonem Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych w Warszawie. Marszałek Sejmu senior Antoni Macierewicz podkreślił wagę heroizmu polskich żołnierzy niezłomnych. Ta jedność polskiej myśli
chrześcijańskiej i narodowej jest fundamentem, który dał odwagę żołnierzom niezłomnym, który dał im tę moc, jaką przekazali. W uroczystościach na warszawskich Powązkach udział wziął biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Większość żołnierzy wyklętych miała na ustach imię Boga, a w swoim sercu miłość do ojczyzny. Uroczystości upamiętniające żołnierzy niezłomnych odbyły się również w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. To miejsce, w którym 6 lat temu zdecydowałem o powołaniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych, jest miejscem symbolicznym. Kiedy przyszły czasy komunistyczne, to miejsce było kaźnią polskich żołnierzy, tych wszystkich, którzy nie chcieli ulec totalitaryzmowi sowieckiemu. W Ostrołęce otwarte zostało Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Powinniśmy im oddawać powinność pamięci, żeby weszli, jak się należy, do kart polskiej historii. Mówił dyrektor muzeum Jan Kotowski. Bohaterom, którzy oddawali życie za naszą ojczyznę, należy się pamięć i chwała, podkreślił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. Ich ciała władze komunistyczne zakopały w nieznanym miejscu, bo miała zostać zabita także pamięć po tych najodważniejszych setkach, tysiącach, którzy oddając swe życie, podtrzymali życie swojej zniewolonej przez Sowietów ojczyzny. W Gdańsku cześć polskim bohaterom oddali zarówno starsi, jak i najmłodsi mieszkańcy Pomorza. Dużo słyszałam dobrego o Ince, no była dobrą dziewczyną, no i dobrze się zachowała, nie wydała swoich współbraci. Jest to lekcja patriotyzmu. Jesteśmy Gdańszczanami, to są nasi bohaterowie i muszę powiedzieć, że i Inka, zarówno jak Zagończyk. Pamięć poległych niezłomnych uczczono także w Parku Pamięci przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Emeryci i renciści otrzymają w marcu wyższe świadczenia. Waloryzacja wyniesie 7%. Czternastki mają być wypłacane w czwartym kwartale roku. Rekordowej waloryzacji towarzyszy podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz zapowiedź wypłaty trzynastek i czternastek. Świadczenia te oznaczają realny wzrost z punktu widzenia bezpieczeństwa socjalnego, mówiła prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Jeżeli ktoś dzisiaj ma emeryturę 1800 zł brutto, to może właśnie liczyć od dzisiaj na podwyżkę o 126 zł do kwoty 1926 zł. Przez rok zyska 1512 zł. A emeryt ze świadczeniem 3000 zł brutto może także liczyć na podwyżkę około 210 zł do kwoty 3200 zł. Przez rok zyska 2520 zł. Wypłatę trzynastek zaplanowano na kwiecień, czternastek na czwarty kwartał. Czternasta emerytura ma być wypłacana na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku, mówi minister Marlena Maląg. Na pewno będzie określone kryterium dochodowe i poziom wypłaty to będzie minimalna emerytura. Dziś minimalna emerytura wynosi 1338,44 zł, czyli jeżeli pełne świadczenie będzie osoba pobierała, to w takiej wysokości. A przypomnę, że w ubiegłym roku, w 2021, w tej pełnej wysokości pobrało 8 milionów emerytów. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach, między 5 a 25 dniem miesiąca. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.